Witam, witam, witamy wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Grzelu, witam was w kolejnym odcineczku z gry Euro Truck Simulator 2. Jest dzisiaj ze mną Cody. Siemano. I jest z nami dzisiaj Kuba. Witam. Dzisiaj lecimy sobie transport ponadnormatywny, czyli Cody pilotem, ja jestem pilotem, Kuba doświadczony szofer wielkiego mana, który przewozi... Co przewozi? Kulę kabla. No i mamy tego wagę jaką? 34 tony. No, także lekko nie ma. Lecimy sobie z Gdańska do Piły. Także trochę będzie wymagający wyjazd z Gdańska, podejrzewam, ale damy radę. Od tego jesteśmy. Jesteśmy dzisiaj oczami Kuby. Cody będzie tutaj ciągnął cały konwój, będzie zabezpieczał przody. Ja będę zabezpieczać tyły, więc mam nadzieję, że jakoś bezpiecznie dojedziemy sobie z tym towarem. I co? I myślę, że będziemy powoli sobie startować. Jeszcze byś nam powiedział, ile mamy kilometrów do celu? Dokładnie od teraz 247. No, 247 kilometrów, ale z gabarytem jak to zawsze schodzi trochę dłużej. Także nie przeciągamy. Mam nadzieję, że wam się spodoba taki odcineczek, coś nowego. I możecie dać oczywiście łapeczkę w górę, jak wam się podoba. Możecie dać znać w komentarzu. No i oczywiście, kto nie subskrybuje kanału, ten musi zostawić czerwony guziczek tam na dole. Także, Cody, rozpoczynaj konwój. Tak jest, przyjąłem. Możemy ruszać. Jakby coś tam się z tyłu działo, to meldować zapasu. Oczywiście, będziemy cały czas w stałym kontakcie. I tutaj musisz się od razu prawej strony brać, bo zahaczymy, kurczę, tutaj budynek. W takim razie powoli pojadę, jak coś to mów. Powolutku, powolutku. Idziemy. Jeszcze masz metro od krawężnika. W lewo jechać, nie? No, żeby... Ja mam w lewo. Tak, w lewo. Ja ci tutaj zabezpieczę, żeby nikt ci nie wjechał. Dobra, dupka ładnie wychodzi, wszystko ładnie. Teraz wiesz co, musisz od razu odbijać w lewo, bo mamy budynek po prawej stronie. No właśnie, wiem i o niego się też boję, dlatego na początku nie będę jakoś ostro skręcał. Powoli. Wszystko powoli, ale jedziesz, masz jeszcze dużo miejsca. Powolutku. Nie zmieścimy się, ale nie zmieścimy się, stop! Z przodu nie przejdziesz, wiesz? Z przodu i z tyłu też już naczepa na budynek wchodzi. Musisz się wycofać. Dawaj. Masz tu jeszcze dużo miejsca. Dobra, prostuj. Dobra, stój. Czy jeszcze chcesz do tyłu, bo jeszcze kawałek jest miejsca. Poczekaj, to mogę jeszcze wycofać, bo ja tam coś widzę. Dobra. Powoli, bo zbliżamy się powoli do ściany. No, jeszcze moment, chwila. Dobra, stop! I już powoli kręć sobie w lewo, bo tutaj naczepa ci zacznie odbijać. Możesz skręcać powolutku. Skręcam. Tutaj od budynku mamy no, dużo. No tylko, że właśnie zaraz przywalę lewą stroną w pod teraz, aż tak blisko. Więc muszę się znowu wycofać. No musisz cofać. Oj, będzie ciężki wyjazd. W połowie ciężarówki musisz odbić do prawej, tam do mnie. I dosłownie po 2-3 metrach musisz odbijać w lewo, inaczej nie wyjedziemy. No daj prosto, jedź jeszcze prosto i odbijaj maksymalnie w lewo. Dobra, daj prosto i w lewo. Ale powolutku. Tu przejdziesz, chyba. Tu już przejechałem. Powoli, stop! Nie przejdziemy, budynek. Naczepa zaszła w budynek już. Czyli jeszcze trochę bliżej trzeba tego płotu po lewej. Dobra. Daj do prawej. Do mnie. No śmiało. Dobra i teraz lewa maksymalnie.
Właśnie chyba nie tak. O. No, cofnij. Dobrze, dobrze, cofasz. Dobra. I maksymalnie prawo. Dobra, jeszcze kręć, kręć. Dobra, i prosty teraz. No powoli, stop, 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 stop. Nie przejdziemy, nie, 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 no nie właśnie, ma opcji. Bliżej tego płotu trzeba. Musisz się wycofać i musisz bliżej trochę tego płotu i musisz troszkę wcześniej zacząć skręcać, bo... jak się będziesz tak wysuwał i na maksa skręcał, to naczepa od razu skręca ośkami. Szukanie nowej trasy. Dobra, dobra. Masz jeszcze kawałek do budynku, jakbyś chciał cofać. Nie, no ja już mi się wydaje, że nie potrzebuję teraz cofania. Dobra. Powoli możesz skręcać. No właśnie to robię. Śmiało, śmiało. Patrzysz sobie na lewą stronę? Będziesz ją widział? Patrzę cały czas. Dobra, to ja ci patrzę na dupę, jak zachodzi w budynek, czy nie uderzymy. Dobra. Przejdzie ładnie, wszystko przechodzi. Dobra, jedziesz, jedziesz. Teraz jest idealnie. I teraz czy opłot z drugiej strony nie zahaczy? Nie, 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 nie powinieneś. Nie, nie zahaczy, siedzi. Dobra, to ja trochę sobie przyjadę i Cody mnie tam dogoni. Dobra, dobra, jedźcie sobie, jedźcie, ja zajmę. Dobra, jedziesz Cody lewym pasem. Dobra, jedziesz, czekaj tu, da, zatrzymaj się tutaj, bo masz prawo, będziesz miał, kurwa. Dobra. Tutaj to raczej powinieneś mieć leciutko. Tutaj na pewno, tutaj ładnie wszystko idzie. Ładnie naczepa się mieści na kostce. Przeszliśmy, ładnie zakręcik już za nami. Panowie, tutaj będzie problem. Co tam mamy za problem? To ci nieciekawy skręt w lewo, wiesz? Wiesz co, zablokuj z naprzeciwka, niech on się już łamie na przeciwległy pas. Skręć w lewo. Dobra, tu już jest zablokowane. Dobra, my tutaj ładnie przechodzimy. Żebym nie walnął w tego TPD. Powoli. Dobra, nie, nie, dużo, dużo, dużo miejsca. Dużo, 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 dużo. Bez problemu przechodzimy. Przejdziesz, przejdziesz normalnie. Dobra. Już jadę. Tutaj w prawo też powinieneś przejść bezproblemowo. Nic aktualnie nie jedzie. Ale nie blokuj mi drogi, okej? Dobra, tu od krawężnika mamy dużo miejsca z prawej strony, ładnie wszystko przechodzi. Także bez problemu na razie. Dobra, ja tego muszę puścić na... O, dobra, jedziesz? Czy ci wyjedzie? Wyjechał ci. Dobra, ten na rondzie nie sobie jedzie. No to fajnie na tym wyjazd ta potrwał, skoro już klient spodziewa się dostawy na czas. No wyjazd nie był zbyt ciekawy. Ja tam z tyłu sytuacja ale... była... Wszystko dobrze, teraz przez rondo, tam zablokuję lewy pas. No ja będę... Się... Na... Autobus wyjechał. Oj, 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 chłopie, co ty się tak zatrzymujesz? Wiecie, wiecie, spokojnie, spokojnie. I tu wprawicza na łódź. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra. W sumie mogę jechać środkowym, bo to my prosto. Dobra, z tyłu wszystko jest w porządku. Ojej, sorry, że najechałem na pas, ale tylko sobie włączyłem światło w pokoju.
Ja myślę, że teraz tak. Ile? 70? No, myślę, że Tak. tak, 70 szybciej, nie? Bo może tutaj się jeszcze nam różne sytuacje nawinąć. No dobra, to ja i tak będę jechał. Tutaj będzie zwężenie do dwóch pasów, także zostajemy na tym samym. Dobra, jakby co, kod informuj, będę blokować pas, żeby bez problemu byście mieli wjechać. Musimy zwolnić, bo to autobus niestety. Dobra. Dobra, i mamy do lewej. Wiesz co, Kuba, tak trochę właśnie do lewej, bo tu drzewa się strasznie blisko ciebie trzymają. Okej. Dobra, ładnie idziemy, trzymamy się ładnie w pasie. Można przeciwko osobówka leci, dwie. I tutaj, panowie, będziemy skręcać na światełkach w lewo. Dobra. Wypadałoby skręcać z prawego pasa, wiecie? A właśnie bym tak nie powiedział. Prawego bym się łamał. Znaczy, no, na prawy Trzymaj się zjechać i lewej skręcać w strony, lewo. a następnie Mi się skręć wydaje, że ze raczej lewo. środkowego, bo tutaj po lewej niby są te barierki, ale żebym znowu nie przewalił w sygnalizację świetlną. Właśnie jak będzie siedział na prawym pasie całkowicie, to mu naczepa zajdzie i zostanie na słupie. Dobra, ja i tak muszę jakoś zablokować ten ruch, żeby naprzeciwko nic nie jechało. Ja ci tutaj zablokowałem tyłu, żeby nikt nie wjechał na żaden pas. No Dobra, nie patrz ta, zatrzymałem. kurde, dziadek! Dziadek, gdzie mi tu jedziesz? Widzisz, że tu gabaryt jedzie. Ja ci tar Skręć w zablokuję lewo. to ustrojstwo. Dobra, dobra, jedziesz, 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 jedziesz. Ładnie przechodzimy, przechodzimy, przeszliśmy ładnie bardzo. No to Dobra. dobra, to ja prowadzę na piechotę pod tą burtę. Jak tam u was sytuacja z tyłu na zakręcie? Tutaj mamy bardzo dużo miejsca od barierek. No dobra, to już jesteście wyciągnięci, śmiało możecie Dobra, jechać. Ja bez problemu. wypadam. Możesz No, to powoli doganie się. tutaj. Zwężka na lewy, zjeżdżamy, tak, Kuba? Nie, tutaj nie jest zwężka, tutaj już jest normalny trzeci pas. Okej, dobra. To rozpędzaj się powoli, Cody nas dogoni. To nas Oczywiście, wyprzedzi. oczywiście. Jak będziemy zjeżdżać na lewy pas, to i mnie informuj, będę blokować szybciej. Dobra. Nie no, dziadzia zajechał drogę, no. To jak? 70 czy 80 tutaj? Niech to 110, jest. 70 cały czas, nie Nie martw ma się, co. dziadzia. Dobra. To ja sobie trochę przyhamuję. Dobra, idealnie. Dobra, już was mam. Dobra. Dobra. Tego co widzę, będziemy wjeżdżać na jedynkę powoli, tak? No, tuba tutaj może środeczkiem, środkiem. Jeśli nie, jedź, zablokuj mu tam, jak możesz, Damian, Dobra, lewy pas lewy jest pas. zablokowany. Tak, o mi tutaj Nie, teraz auta wjechały. no to ja się domyślam. Miał wyprzedzać, ale jakoś tak opornie mu to wyprzedzanie idzie. Co tu się dzieje? Ale dobra, miejsce jest tutaj na miejsca. To niepotrzebnie ten pas zablokowałeś tam. Grzelu. Jest, ale dla I tak masz bezpieczeństwa. zwężkę. Akurat sobie wjechałeś ładnie. Musieli się zatrzymać. Tu nie jestem w stanie ich wszystkich zablokować. Dobra, ja ci blokuję lewy. Dobra, ja też już jestem na lewym, zablokowałem. Możesz śmiało wjeżdżać. No i rozpędzamy się, rozpędzamy się. Może szkoda jechać do przodu, ja już tu wjeżdżam za ciebie.
brameczki nas czekają. Dokładnie, dokładnie. Ciekawe, gdzie się zmieści, czy się zmieścimy w ogóle. Nie, no raczej się zmieścimy. Powinniśmy, bo niby to wysokie jest, ale... Ale mi się wydaje, że nie aż tak, żebyśmy się nie zmieścili. Przede wszystkim za szybko nie wyjeżdżaj z bramek na drugi pas, bo zostawisz naczepę na bramkach, nie? Wiem. Dobra, ja ci tutaj zablokuję tego, ten pas. No śmiało, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Kurde no, co te ludzie tu robią z tymi osobówkami? No to normalne przecież, to zawsze tak było. Wiem, że im się śpieszy, ale kurde, ja tu muszę mieć widok. Dobra, jestem już za tobą. No ja trochę bym ogarnął, co tu się z przodu dzieje. Na razie prościutko, ruch jest średni. No właśnie, zwolnij ten trochę, bo jesteś bardzo dosyć przede mną. Auta wjeżdżają pomiędzy. Ale też wiesz, że zbyt szybko nie jeżdżę. Nie no, 70, nie? No tak, no teraz właśnie przehamowuję, bo 75 jechałem. Nawet nie zauważyłem. Ja mam ustawiony tempomat na 70. Ja też sobie teraz ustawiłem właśnie. A muszę trochę przed tobą jechać, żebym tu w razie czego mógł coś zablokować. No tak, no wiem, ale wiesz, no. Jak tam się trzy nagle auto wypchają na ten prawy pas, no to... No my tu zaraz zjeżdżamy. Dokładnie tak. I znowu zaczyna nam się zabawa przez lądówki. Trzymaj się prawej strony. Ach, no widzisz, chociaż ciekawy odcinek będzie. No tutaj raczej powinieneś sobie dać na spokojnie radę, to nie mówię, że nie. No, wiadomo. Na takich zakrętach to luzik. No tutaj będzie trochę wężej przy zjeździe na bramki. Tutaj z tyłu jest wszystko w porządku. Bez żadnych komplikacji. Ale, dobra, ale. Tyłu ci nie widzę, bo mi się ciężarówka wrąbała. O Jezus Maria. Także pilnuj tam dupci. I normalnie skrajnym, nie będziemy kombinować. Dobra, uciekła. Już jestem za tobą, wszystko widzę. Ja ci przyblokuję tu prawą stronę trochę. Dobra, jedź Kuba, ja i zatrzymam, później cię wyprzedzę. Dawaj, Drzelu, dawaj. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, już jadę. Skręć w prawo. Oj, dobra, bałem się, bo myślałem, że przywalę do lewej strony. Nie, wszystko jest tu w porządku. Jak będę widzieć coś, że będzie nie tak, to będę ci kazał od razu krzyczał powoli, żebyś jechał. Dobra. Dobra. Tutaj panowie, jeden mądry się trafił, będzie zwężenie do lewej. Jedź. Dobra. Oj, teraz pod górkę ciężej idzie. No, widać. Widać, że to ciężko idzie. No ma prawo. Naprzeciwka busik leci. Luzik.
i panowie prawie Bydgoszcz. O, z Bydgoszczy to już mamy rzut beretem. Ogólnie żelojad widzowie nie wbili 30 łapek pod poprzednim odcinkiem ze mną. Nie. No to nagrody nie będzie. Najwidoczniej nie oglądają do końca. Albo nie chcą od ciebie nagrody. No trudno, no słuchaj, będę bogaty. Zjem 3 kepsy więcej w miesiącu. A ja jednego drwala mniej. Widzisz. Dobra, ja 70 ustawiłem. Też właśnie, tempomat na 70, jadę. Tutaj będzie jakieś zwężenie. A nie, to tylko pachołki, dobra, nieważne, nie było tematu. Jemy cały czas prosto. No, inspekcja się wrąbała tam za ciebie. No i nie tylko. I nie Śpiry, tylko. Także wolnili. Pilnuj się, Kuba, pilnuj. Pilnuję się. Żebyśmy tu jeszcze kontroli przypadkiem nie mieli, bo nas czas goni. Mandaty drogie. No, mandaty też drogie. Ja to się boję, bo oni cały czas za mną jadą. Nie no, szefu. Co? Szefu mandaty płaci. A kto jest szefem? No ty. Twój odcinek, twój kanał, nie? I co, i może jeszcze mój transport? No można powiedzieć. Po co ci kabla? Powiedz ty mi, co ty tam będziesz z tym kablem robił? Będę ci internet podłączał. No to prąd byś mógł mi ziemią puścić. No nie no, w sumie ziemią mam puszczone, ale no mam słup obok i tak. To będzie takie nieciekawe skrzyżowanie, chyba mi się kojarzy. No jesteś tutaj. No i mieliśmy tędy jechać na poprzednim odcinku, co jechaliśmy, ale... Mnie trochę wtedy nawigacja źle poprowadziła. Cody, coś dla ciebie tam było, po lewej stronie, widziałeś? Widziałem, miałem się zatrzymać, ale wiesz, no, wiesz co za mną jedzie? Nie wypadało. No wiem o co chodzi. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, ja blokuję panowie skrzyżowanie, ale z tej strony. No, niech ta inspekcja przejedzie. To właśnie nie wiem, gdzie oni chcą jechać. No jadą w ciebie prosto. Skręć w lewo. Dobra. Kuba, jedziesz. Dobra, tutaj to na spokojnie sobie przejdziesz. Bez żadnych problemów. I przeszliśmy. I słuchaj, ja Cody lecę do przodu, blokować skrzyżowanie, pilnuj dupy. Dobra. Bo tu będzie dosyć duże skrzyżowanie przed nami. A ty akurat, jak dojedziesz, to zablokujesz jedną stronę. No bo będziecie widzieć, a chociaż czy coś jedzie, czy coś nie jedzie. Jedź prosto. Ja już tu zablokuję. No to tutaj na razie elegancko wszystko gra. Dobra, prawa zablokowana, jak lewa czysta, jedziesz. Lewa czysta, czysta. Ja bym chciał się tam wpchnąć, ale nie wiem czy zdam. Dobra, i zaraz będzie jeszcze prawe do prawego skrzyżowanie. Ja wiem, próbuję się tam wcisnąć, ale osobówki jadą naprzeciwka. Teraz jest wolna po tej ciężarówce. A dobra, inna nie. Właśnie tak patrzę, że... I tutaj w prawo mamy. Skręć w prawo. No idzie śmiało, idziesz. Jeszcze busik jakiś, kurcza rurka, no jak na złość. I jeszcze ciężarówka. I teraz wolne. Na pewno? Na pewno. Mówi pan ma.
No i super, Bydgoszcz mamy już ominięty, więc już prosta droga do Piły. Dokładnie tak. Jak mamy czas? Zakręcić. Czasowo... 38 minut, 35 kilometrów. Może zdążymy. No powoli, powoli na tych zakrętach, bo ci ośki podnosi z lewej strony. Dobra, będę zwalniał. Musisz zwalniać trochę, bo podnosi naczepę. Ci leci naprzeciwko sznur samochodów, także pilnować się tam z tyłu. Już mamy w ogóle grube spóźnienie, bo powinniśmy być o 7:27, a jest już 10. No, trudno. Gabaryt, panie, gabaryt. No tak. Gdyby nie ten wyjazd, taki ciężki, może byśmy zdążyli. No, no tak, zgadzam się. Dobra, tutaj myślę, że na spokojnie damy radę przejechać. To takiego dużego ruchu nie ma. Dobra, to ja jadę naprzód i będę blokował skrzyżowania, bo to... No tak, ja tutaj tempomat 72. Żeby już nie zwalniać. Niby 10 godzina, tu coraz większy ruch i światełka mamy jeszcze na skrzyżowaniu, także... Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, panowie, ja blokuję skrzyżowanie. Skręć w lewo. No i by się jeszcze przydało tutaj zablokować, nie? Już jadę. No dobra, nic nie jedziesz, to nawet nie musisz tutaj tego blokować. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Oj, 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 no i właśnie. No teraz to już nikt, nikt nie informował. Teraz możesz jechać do przodu, normalnie, bo przejdziesz. No właśnie, przed chwilą mnie przeszedłem jak coś. No, ale ci przeskoczyła ta oś ta tylna, wiesz? No, teraz to tak, zbyt bardzo się trzymałem prawej, kurde, więc też po części moja wina. Nie pomyślałem. Skręć w lewo. No, i piła. Nie, ja jeszcze nie piłam. No, no widzisz. Dobra, i tutaj bodajże masz po lewej stronie rozładunek, jak się nie mylę. Tak, po lewej, więc mnie tam wyprzedzi, ja sobie od razu zmieniam pas na lewy. To, że wjazd, panie kolego, my chyba mamy tutaj... To nie gadaj, że przyjechaliśmy. O kurde, ty no. Ojej, dobra, tutaj na rondzie się trzeba zawrócić, bo tutaj zaraz chyba ronda jest jakieś. A jak my da, potem tu wjedziemy? Tam są dwa ronda. Trzeba było na wstecznym. Z prawej strony będzie trochę duży problem, wiesz? Znaczy, no, dobrze mówię, z prawej, bo w lewo byłoby łatwiej. Nie wiem. No nic, będzie działać. Nie wiem, co wy kombinujecie, ale jadę. Trzeba się... Ja się zawrócimy na tym rondzie, bo tutaj to przecież jest coś duże, tak? Nie, tu nie ma ronda. A, no tak. Tam dalej jest ronda, tam dalej. Widzę, widzę. Teraz już widzę. Na mapę nie spojrzałem tak dokładnie. No jest dość szerokie jest to rondo. Tylko, że to osobówki mamy. Ja tu ci zablokuję lewą stronę, a tak, tak. Będzie pilnował ci resztę. No tutaj na razie nie ma co. Szeroko. Dużo miejsca od krawężnika, dużo, dużo, dużo miejsca. Duża odległość. Tam uważaj, bo z kanią ci może jeszcze wjechać. Miejsca jest dużo, tylko wiesz, te ciężarówki, osobówki, a jednak ruch jakiś tu jest. Poczekaj, jaka do tej Volkswagen czerwone światło jest? Ja wam szczerze, że nie wiem, czy my się zmieścimy na wjazd tam na firmę. No zobaczymy, no musimy jakoś, tak? Jakoś damy radę. Dobra, panie kolego, tutaj lewa strona. Nie wiem, czy ci blokować. Stamtąd nie powinien nikt wyjechać. Raczej. Dobra, niech on sobie przejedzie. I musisz jechać Kuba środkiem. Wiem, domyślam się. Blokuję lewy pas. Bo my się nie zmieścimy inaczej. Tam będzie dość duży problem.
No, jeżeli jest szeroki wjazd, no to nie będzie problemu, nie? No chyba, że na firmie jest jeszcze wąsko, to zobaczymy. Jest znak i są, jest dużo znaków i... Oj no. Dobra, ja idę zaparkuję autko. Zaraz do ciebie wysiądę, to cię nakieruję jakoś. Dobra, czekaj, zatrzymaj się tutaj. No śmiało, śmiało. Ktoś to tam mówcie obydwaj, bo ja tutaj mam znak. Tu z tyłu jest dobrze. Tak ledwo. Dobra, przejdzie. Z tyłu przechodzi. Lecimy na spokojnie, bez żadnych problemów. No i jesteś w sumie, nie wiem gdzie masz rozładunek. Ale tutaj, nie. Po prawej mam tam ten znacznik. No tam, dobra. Dobra, tu żeś poszedł po krawężniku, ale miejmy nadzieję, że opony nie przeciąłeś. No raczej nie, tak, to bym już stał. Szef zapłać, spokojnie. No dobra, tu powoli. A uwaga na ziomeczka przy ciężarówce, panie kolego. Przy okazji przy samochody z tyłu, ale to chyba luz. Nie, dobra. Ja sobie tylko tutaj odbiorę te zakończenie dostawy. No zaparkowanie, tak. Samochody już minąłeś, co są zaparkowane na parkingu, tutaj jedziemy dalej. Krawężnik, no dobra, przejdzie. Dobra, jesteśmy w domu. Tutaj rozładunek jest, no nie jesteśmy w domu, uwierz mi, że nie jesteśmy w domu. Pewnie oj, oj, oj. Na ostatniej rampie, tak? Na trzeciej, ale tutaj w tym takim wysuniętym budynku. W trzeciej od lewej wysunięty budynek. Dobra. Ja zaparkuję. Dobra. Spróbujemy na dwa sposoby. Najpierw to ja sobie spróbuję tak o. Wyjdę. Tutaj jakoś sobie się wyprostować i tego. A potem jak coś to po prostu jedziemy tyłem. Jak tak się nie uda. Trzecia rampa z wysuniętego, dobra. Czyli rampa numer 8, tak? Co? Ja nie mam numeracji żadnej. Ja też nie mam tu numeracji żadnej. No jak nie macie numeru ramp? Nie. Nie. No ja mam, po lewej stronie... Obok czerwonych drzwi to jest, obok czerwonych drzwi. Dobra, tu powoli, bo powoli z tyłu, powoli, bo wjeżdżasz w schodki, powoli, jedź, dawaj, wjeżdżasz na krawężnik, powoli. Woli, jeszcze, dobra, powoli. Jeszcze kawałeczek masz. Czekaj. Dobra, już. Musisz do przodu teraz. Chodzi tam z przodu. Śmiało, jeszcze trochę. Jeszcze, dobra. Ojej, idealnie. Dobra, myślę, że teraz już na wprost. Będzie dobrze. Oj, poczekaj, ja już muszę tutaj odbijać, bo skrętne osie tutaj szybko wodzą. Dobra, powoli. I koniec, mam zaliczone. No i super. I dobra. I akurat zaczęło padać u mnie. No, u mnie też. No, przejechane. Spóźnienie oczywiście. 9 godzin jechaliśmy, 90 litrów paliwa zużyte i 270 km. Dobra, to ustawmy się jeszcze jakoś na pożegnanie. Dobra, to już jadę. Muszę znowu stąd jakoś wyjechać, bo tutaj są jeszcze jakieś pudełka z jakimś dziwnym towarem. Dziwny towar, coś dla mnie. Ty ogólnie jesteś dziwny, zacznijmy od tego. To samo jak i ty. Ja z tobą rozmawiam, a ty rozmawiasz ze mną, więc... Dobra, powoli, bo to są schody z tyłu. Właśnie widzę, wiem, to było takie trochę ryzykowne. I przy okazji jeszcze obok ja mam naczepę tutaj postawioną przy tej drugiej rampie. Dobra, jedziesz. Przyjadę. Poszło kurde, ale na żylety. Na poważnie, na żyletki żeś poszedł. Dobra, ja sobie stanę na środku, nie wiem jak wy tam chcecie sobie stanąć, ja sobie akurat jeszcze cyknę fotę na koniec. No dobra, Cody, podjedź no tu bliżej, żeby ciebie też było widać. O, super. Także tak, co? Stać nawet. Na dzisiaj byłoby to tyle. Transport się udał, dojechaliśmy szczęśliwie. Towar został rozładowany, trochę z opóźnieniem, no ale no cóż. Wiadomo, jak jest. Dokładnie. Wyjazd był ciężki, to nam zajęło sporo czasu. Na trasie jakoś tam problemów dużych nie było, ale daliśmy radę. Ja dziękuję ekipie całej za tą miłą trasę, za to, że dojechaliśmy szczęśliwie, bez żadnych uszkodzeń.
My również dziękujemy za. Tak, dokładnie. Dziękujemy za możliwość wystąpienia w nagrywkach. I mam nadzieję, że te takie filmy wam się spodobają na tym kanale, że jeszcze nie raz pojedziemy sobie właśnie w konwoju, gdzie będziemy jakiś gabaryt ciągnąć. Może gdzieś tam w przyszłości uda nam się pojechać na jakieś dwa zestawy i dwóch pilotów, tych trzech pilotów. Będziemy oczywiście to jakoś tam rozwijać, tylko dajcie znać w komentarzu, jak wam się to podoba, czy wam się to w ogóle podoba, czy chcecie więcej. No i co? I bez zbędnego przedłużania ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję też chłopakom. My także. No i co? I możecie się chłopaki pożegnać, pożegnajcie się. Buzice i szpa, do zobaczenia niebawem. No, zostawcie łapkę, suba i dzięki za oglądanie. No, a ja jeszcze dopowiem, że wpadajcie na Discorda, żeby być z nami na bieżąco. I co? Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Siema. Yeah.